Za chwilę rozpocznie się 154. odcinek podcastu pod nazwą Nauka XXI wieku. Tytuł tego odcinka to Techniki wpływu społecznego i nagrałem go dzięki wsparciu patronów, za które bardzo dziękuję. I zapraszam, wasza pomoc, drodzy słuchacze, jest potrzebna. Nawet od 3 zł miesięcznie, co nie stanowi żadnego wydatku. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że niełatwo jest przebrnąć przez te wszystkie sposoby płatności, uregulowania itd. Ale dlatego umożliwiłem różne formy płatności. Można wpłacać bezpośrednio do mnie na konto darowizny, można zrobić przelew stały przez Paypal, albo można skorzystać z patronite.pl ukośnik Kozielski i w ten sposób dorzucić swoje kilka groszy do tego, żeby więcej audycji mogło powstawać. Ta audycja powstała właśnie dlatego, że mam to wsparcie i że mogłem pojechać do Wrocławia, przenocować i spotkać się z Panem doktorem, Tomaszem Grzybem i porozmawiać o bardzo, bardzo interesujących zagadnieniach. Jak za chwilę się przekonacie. Niektórzy mówią: na mnie reklama nie działa, albo mi reklamy nie przeszkadzają. To są częste stwierdzenia konsumentów, którzy, no wszyscy jesteśmy konsumentami, którzy poddani są zmasowanemu atakowi specjalistów od perswazji. Konkurencja wymusza na firmach takie działania. No muszą dotrzeć jakoś z komunikatem do odbiorców i przekonać, że ten ich produkt jest lepszy od innych produktów. Jak to zrobić? Ale i oni się zastanawiają nad tym, jak to zrobić, ale my zastanowimy się, jak rozpoznać takie metody wywierania wpływu, i dowiedzieć się, kiedy ktoś nami manipuluje, i w jaki sposób ta, ta manipulacja się odbywa. No, jedyny sposób na to, żeby właśnie tego się dowiedzieć, to jest po prostu zorientować się, jak działają takie techniki wpływu społecznego. Stosowane na co dzień przez właśnie tych specjalistów od marketingu, przez polityków, no i one wpływają na nasze wybory, i tutaj nie ma przebacz, to wiadomo, że to po prostu działa. O tym właśnie rozmawiam z doktorem Habilitowanym Tomaszem Grzybem na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, ale w towarzystwie takiego urządzenia, które wykorzystywał on do eksperymentów, które były repliką. Eksperymentów Stanleya Milgrama. No, a jako lekturę w tym wypadku obowiązkową przedstawiamy książkę 100 Technik Wpływu Społecznego autorstwa Dariusza Dolińskiego i Tomasza Grzyba. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku Audycji Nauka XXI wieku podcastu. Dzisiaj udało mi się przyjechać do Wrocławia na zaproszenie pana profesora Tomasza Grzyba. Dzień dobry. Dzień dobry panie Borysie, dzień dobry wszyscy podcast o tak można by powiedzieć, podcast o słuchaczki. No, słuchacze to. Są po prostu. Tak. to są audycje, to są podcasty, ale wszystko w tym samym, w tym samym medium. Panie profesorze, jak pan trafił do mojej audycji? Bo to pan mnie zaprosił tutaj. To prawda. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem słuchaczem Radia XXI wieku i z dość dużą uwagą i dużym napięciem czekam na kolejne odcinki. Głównie dlatego, że ja jestem człowiekiem dojeżdżającym. Ja sporo czasu spędzam w samochodzie, ale staram się, żeby był to czas produktywny i wtedy spotykam się z panem i z pana gośćmi i gościniami, jakkolwiek byśmy próbowali tych feminatywów używać. I muszę powiedzieć, że to jest czas, który, który bardzo lubię, bo pozwala mi się spotykać z niezwykłymi osobami, że wspomnę tylko profesora Karola Myśliwca, z którym to rozmowę wysłuchałem z zainteresowaniem absolutnie najwyższym. To jest o tyle dla mnie ciekawe, że ja jako przedstawiciel nauk społecznych, człowiek, który zajmuje się psychologią społeczną, Staram się jakoś zapożyczać wiedzę z innych obszarów, staram się dowiadywać jak najwięcej o tych kwestiach, które są dla mnie dość tajemnicze. A goście, których Pan zaprasza do swoich audycji, to są ludzie, którzy potrafią o tym mówić w sposób zajmujący. Stąd na przykład fascynujące czasami informacje, które niezwykle interesującej dla jednej dziedziny nauki, stają się zupełnie nowym, nową perspektywą dla innej. Że wspomnę tylko o niezwykle ciekawej rozmowie, której wysłuchałem w pana audycji. Rozmowie dotyczącej, jeśli dobrze pamiętam, krwi. I wtedy właśnie dowiedziałem się, że jesteśmy ogromnie blisko spokrewnieni, jeśli chodzi o grupy krwi i pewien profil krwi, nie będę usilił się na fachowe słownictwo, bo, bo go nie znam, z Niemcami. I dla mnie jako człowieka, który w części swojej pracy zajmuje się stereotypami, zajmuje się uprzedzeniami, sytuacja, w której najczęściej wymieniamy krew z Niemcami, a Niemcy mają swój specyficzny sposób mm. postrzegania, czy inaczej Niemcy są w specyficzny sposób postrzegani w Polsce, jest czymś niezwykłym. Wyobrażam sobie, że byłoby bardzo ciekawe, gdybyśmy na przykład osobom, które mają skrajnie prawicowe poglądy, przedstawiali informację o tym, że właśnie znacząca część krwi, czy różnego rodzaju... Narządów, które przeszczepiamy w Polsce, to są właśnie narządy i krew, która, która pochodzi z, z, z Niemiec i vice versa. Co jest być może najpiękniejszym przykładem tego, że, że granic tak naprawdę nie ma w, pewnej, w pewnym sensie. Tak, no i też w szpitalu, jeśli ktoś by się dowiedział, że dostaje krew, właśnie niemiecką. Czy to, czy to no nie. właśnie, tak. no, Dlatego takich informacji się nie podaje, ale w sumie chyba warto byłoby, prawda? Żeby... To byłoby ciekawe, co by się stało z człowiekiem, który ma jakieś na przykład skrajne poglądy dotyczące czystości rasowej, jakkolwiek bzdurnie w XXI wieku to sformułowanie by nie brzmiało. I teraz informujemy go, że, że ma pewien wybór. To znaczy, może albo czekać w nieskończoność na dawcę, który będzie zgodny nie tylko z jego profilem biologicznym, ale to także jego wydumanym spojrzeniem na, na rzeczywistość narodowościową. Albo możemy to zrobić teraz, tylko że będziesz musiał zaakceptować to, że, że w twojej krwi będzie płynęła pewna dawka człowieka, którego uważasz za innego od siebie. No ale czy tutaj nie zadziałałoby coś takiego jak. Kiedyś działały przekleństwa, chyba dalej działają. To znaczy, jeśli. Ktoś dostał tą krew i dopiero potem się dowiedział, że dostał niemiecką krew. Na przykład no to mógłby, mógłby mieć poważne kłopoty, nie tylko tożsamościowe. Tożsamościowe, nie. prawda? No to otwiera rzeczywiście bardzo, bardzo interesujące obszary, takie kreatywne także z naszej, z naszej perspektywy, jakie można sobie wyobrażać dziwne sytuacje życiowe. Ja muszę powiedzieć, że znowu w części swojej pracy naukowej zajmuje się reklamą i pokazywaniem. Tego, w jaki sposób różnego rodzaju usługi czy produkty mogą być reklamowane w, także w różnych niestandardowych wersjach. Jest taka dosyć interesująca reklama pewnej firmy, która postanowiła robić. Swoim użytkownikom testy DNA i pokazywać ich dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo narodowościowe, właśnie z perspektywy tego, co się zachowało w ich, w ich genach. No i okazywało się, że, że ludzie, którzy na przykład myśleli o sobie, że są prototypowymi Brytyjczykami z dziada-pradziada, mogącymi właściwie, no, no król Artur to jest właściwie ich naturalny przodek i tak dalej, I nagle okazywało się, że, że wcale nie, że, że tam się zawieruszyło. Było parę innych narodowości w twoich, w twoich genach. I to jest coś niezwykłego, żeby pokazać ludziom, że my jesteśmy tak naprawdę jedną rodziną, że myślenie o sobie jako o osobnym szczepie, o osobnym człowieku z osobną historią jest po prostu bzdurne w XXI wieku. Ale to jest niesamowite, że na początku jeszcze XXI wieku badania DNA były tak drogie, że właściwie rzadko kogo było na to stać. A w tej chwili mówi pan, że w supermarkecie? Tak? No w supermarkecie to może jeszcze no, nie, choć, choć nie wydaje się, żeby to było trudne. To są, to są kwoty rzędu kilkuset złotych. Oczywiście moi znakomici koledzy, na przykład profesor Wojciech Dragan, pewnie zrzymają się na wyniki tych testów, no bo oni wiedzą, że ich wartość z perspektywy takiej ściśle naukowej jest dosyć ograniczona. No ale pewne informacje, które ludzie o sobie uzyskują, są dosyć interesujące. Pokazują skąd pochodzi twoja rodzina, gdzie możesz e, szukać e, tropów, gdzie możesz... E, Gdzieś tam lokować historię twojego, twojego rodu, Twojego szczepu, plemienia, jakkolwiek chciałbyś to określać. I najciekawsze jest to, że właściwie nigdy nie okazuje się, że jesteś sam, że zawsze są tam jakieś inne domieszki. Jakieś inne domieszki. Co jest budujące z pewnej perspektywy, bo pokazuje, że my mamy ogromnie wiele wspólnego z innymi ludźmi. No zdecydowanie. Ale siedzimy tutaj na uniwersytecie przy takim urządzeniu, które nazywa się Shock Generator, typ ZLB. Piękne, prawda? Jesteśmy strasznie dumni z tego urządzenia. Teraz właściwie moglibyśmy powiedzieć takim wzorem komentatorów sportowych. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, prawda? No, można zobaczyć, dlatego że są chaptery. Tak. Nie wiem, czy pan korzysta właśnie z czapterów. To jest ciekawe. I w samochodzie trudno, i no pewnie, pewnie nie powinienem tego robić z, z Ale nie Czyli pan później, żeby zajrzeć. Czyli wystarczy samo audio. Tak. No, to, no to musi wam też wystarczyć, albo można sobie zerknąć właśnie do zdjęć do czapterów. No, duże urządzenie. Metr na pół metra, mniej więcej, może, tak? Ma na 40 tak, centymetrów. Więcej, tak. Z przełącznikami od 30 V do 450. V. Tak, tak, Bardzo tak. groźnie wygląda. Zresztą tutaj Pan mi zademonstrował, jak działa <noise> szokowo to, to napięcie. Proszę powiedzieć, do czego to służyło. To jest chyba jedna z najwierniejszych replik oryginalnego urządzenia do generowania szoków elektrycznych. Które wykorzystywał w swoich badaniach Stanley Milgram. Ogromnie ważna postać dla psychologii społecznej, człowiek, który w latach 60. i 70. realizował cykl eksperymentów, co chcę bardzo wyraźnie podkreślić, bo często ci, którzy mówią o eksperymencie Milgrama, mówią o jednym badaniu to nieprawda. Tych badań było wiele dokładnie 24. Cykl eksperymentów, który miał na celu pokazać, jakie czynniki wpływają na ludzkie posłuszeństwo: na posłuszeństwo wobec autorytetu, na posłuszeństwo wobec poleceń, rozkazów, jakkolwiek chcielibyśmy o tym, o tym mówić. Trzeba pamiętać, że historii pokazujących, jak Milgram wpadł na ten pomysł jest wiele. Jedna z nich wydaje mi się szczególnie atrakcyjna, tak bym to określił. Otóż pamiętajmy, że lata 60. to były lata, w których ciągle jeszcze żywa była pamięć o II wojnie światowej. Ogromna część ludzi, którzy. Zajmowali się naukami społecznymi w tym czasie, to byli ludzie, którzy po prostu stawiali sobie to pytanie: jak do II wojny światowej mogło dojść, jak mogło dojść do tych wszystkich okropieństw, do tych wszystkich bestialstw, które były jej częścią. Oczywiście, my dzisiaj, w 2022 roku, widząc to, co dzieje się za polską granicą na wschodzie, możemy sobie tak naprawdę zadać podobne pytania, no ale wtedy wszyscy byli przekonani, że coś takiego już powtórzyć się nie może. Natomiast warto zadać sobie pytanie, jak do tego mogło dojść. Jednym z tropów, który pojawiało się, który pojawiał się jako, jako forma wytłumaczenia, było to, że do tego mogło dojść wyłącznie w Niemczech. To znaczy, do tego mogło dojść właśnie tam ze względu na coś, co my naz nazywamy pruskim wychowaniem. Czyli takim specyficznym sposobem formacji i kształtowania młodego człowieka, który każe mu myśleć, masz wykonywać polecenia. Który Ale każe... ja, ja słyszałem hmm. ostatnio taką teorię, że to idea, która wyszła z Rosji, a nie z a nie z Niemiec. No więc właśnie, a tam trafiła na podatny grunt. Bardzo prawdopodobne. W każdym razie, to co, to co chciał Milgram sprawdzić, to co chciał zweryfikować, to czy rzeczywiście występują różnice w takim posłuszeństwie pomiędzy pewnymi kulturami. A zatem, czy można myśleć o tym, że jakiś sposób myślenia o człowieku, jakaś forma kształtowania człowieka w szkole, to jest coś, co wpływa na jego późniejsze posłuszeństwo. Zdolność do wykonywania poleceń w życiu, w życiu dorosłym. Może język. M może na przykład język, prawda? Są tacy złośliwcy, którzy mówią, że nie ma gorszego określenia na motyle niż szmetterling, prawda? <grafy> bo, 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 pięknie wygląda w, po hiszpańsku, bo to jest mariposa, prawda? Pięknie po angielsku, butterfly. Natomiast po, po niemiecku jakiś szmetterling, więc rzeczywiście coś w, tym, coś w tym musi być. W każdym razie, to co chciał zrobić Milgram, to stworzyć pewną procedurę, procedurę stosunkowo uniwersalną, z którą mógłby przed transportować się do różnych innych kultur, do różnych innych narodów, no i sprawdzić, czy rzeczywiście te, te różnice tam występują. Czyli badania powtarzalne na różnych Tak, tak, tak mniej więcej, tak. Taka procedura uniwersalna, którą stworzył, polegała na tym, tutaj króciutko wprowadzimy naszych słuchaczy i słuchaczki w to, jak to wyglądało, że zapraszano do takiego pomieszczenia, jak to, w którym teraz siedzimy, dwójkę ludzi. Jedna z tych osób to był tak zwany konfederat, więc osoba, która udaje jedynie, że jest osobą badaną, a w istocie jest pomocnicą, pomocnikiem eksperymentatora. Druga osoba to była rzeczywista osoba badana. Te osoby, były, te osoby były stawiane w dwóch rolach. Jedna z tych ról to była rola nauczyciela, a druga rola ucznia. Uczeń to była osoba, która miała się nauczyć pewnego materiału, a nauczyciel miał ją odpytać z tego materiału. Miał sprawdzić, czy ta wiedza się dobrze, kolokwialnie rzecz ujmując, uleżała. Na początku dokonywano losowania. To losowanie było oczywiście ustawione. Nasza prawdziwa osoba badana, czyli prawdziwy uczestnik badania, nie konfederat, zawsze wylosowywał rolę nauczyciela. No i po tej fazie uczenia się, nauczyciel był informowany, że teraz następuje faza sprawdzenia wiedzy. Natomiast to, co nas szczególnie interesuje w eksperymencie, to wpływ kary, perspektywy kary i samego mm -hmm. wykonania kary na uczenie się kolejnej rzeczy. Tak jest, tak jest. No i idea była taka, że nasz nauczyciel miał odpytywać ucznia, miał zadawać mu kolejne pytania. W razie odpowiedzi prawidłowej przechodzili po prostu do kolejnego pytania, a w razie odpowiedzi nieprawidłowej należało ukarać ucznia za pomocą szoku elektrycznego. I właśnie do tego używano tej maszyny. Proszę zwrócić uwagę, że tak jak pan powiedział, ten szok jest narastający. To znaczy zaczyna się od 15 V, później jest 45, 60, 75 i tak dalej, tak dalej ostatnie wartości to już jest 450 V. One są także opisane, to znaczy widzimy tam e, lekki szok, średni szok, intensywny szok, bardzo intensywny, te skrajne wartości niebezpieczne itd. Tak no i XXX. Na końcu tak, jest. właśnie coś, coś takiego sugerującego, że tego się już nawet opisać nie da. Jak się pewnie słuchacze domyślają, nikt nikogo tutaj de facto prądem nie raził. W istocie chodziło jedynie o to, żeby sprawdzić, jak daleko ludzie są w stanie się posunąć, jak daleko ludzie są w stanie Dojść na tej skali, jak, jak wysoki prąd są w stanie zaaplikować temu, kto jest, po tej drugiej, kto jest po tej drugiej stronie. Oczywiście trzeba dodać, że ta druga osoba, czyli uczeń, krzyczy, w którymś momencie zaczyna prosić o to, żeby ją wypuścić z tej sytuacji. Mówi, że boli ją serce. W pewnym momencie już przestaje krzyczeć, słychać tylko takie głuche uderzenie ciała o ziemię. Ale eksperymentator, który jest świadkiem tego wszystkiego w ogóle na to nie reaguje i informuje tego człowieka, naszego rzeczywistego badanego, że brak odpowiedzi to zła odpowiedź, musisz nacisnąć guzik. A zatem gdybyśmy mieli tę całą sytuację podsumować, to moglibyśmy powiedzieć, że głównym pytaniem, które zadał sobie Milgram, jest pytanie, jak daleko i jak długo będziesz raził prądem człowieka, którego być może przed chwilą zabiłeś, mhm. um, tylko dlatego, że ktoś ci takie polecenie wydaje. No i... I płaci za to tak? Bo to. tak, choć płaci niewiele i zaznacza, że opłata czy wynagrodzenie, które otrzymujesz, jest niezależne od Twojego zachowania. Mm -hmm. Czyli zapłaca ci z góry, otrzymujesz pewną sumę pieniędzy, a co z tym zrobisz dalej w tym znaczeniu, jak dalej się będziesz zachowywał, zależy, zależy już włącznie od Ciebie. To Ty decydujesz, kiedy się wycofasz. To, co jest kluczowe, w moim odczuciu, to to, że kiedy ten eksperyment. Został opisany w tym znaczeniu, że opisano jego procedurę i pokazano amerykańskim psychiatrom, psychologom, ludziom, którzy zajmowali się na co dzień różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. I zadano pytanie: jak sądzą, jaki procent ludzi jest w stanie dojść do końca skali, nacisnąć ten ostatni guzik? No to oni dość zgodnie odpowiedzieli, że to będzie około 1%, dlatego że takie jest mniej więcej rozpowszechnienie psychopatów w społeczeństwie. Okazało się, że te przewidywania były e, absolutnie błędne. W oryginalnych badaniach Milgrama, w zależności od warunków, to było około 60%. Hmm. To więc około 60% ludzi w Stanach Zjednoczonych e, dotarło do końca skali. Co było o tyle ciekawe, że jeśli wrócimy do początku tej historii e, i przypomnimy sobie, że Milgram chciał potraktować tę e, procedurę jako e, procedurę uniwersalną, a grupę Amerykanów. Podpowiem ludzi wewnętrznie motywowanych, ludzi, którzy w swoim hymnie mają hasło mówiące o tym: Land of the Brave, uh, Country of the Free. Jeśli pomyliłem teraz to wszystkich amerykańskich przyjaciół słuchających, bardzo przepraszam. To właśnie ci ludzie wewnętrznie motywowani, wewnętrznie sterowani. Dotarli do, prawie do końca skali, inaczej, dotarli do końca skali w 60%. A zatem można sobie wyobrazić, co wtedy poczuł Milgram. No Oczywiście już ze Stanów Zjednoczonych nie wyjeżdżał. Stwierdził, że to nie jest kwestia narodowości, to nie jest kwestia specyficznego wychowania, ale kwestia pewnej sytuacji, w której się znajdujemy. Że właściwie prawie każdego w odpowiednio skonstruowanej sytuacji jesteśmy w stanie doprowadzić do. Ale nie stanu. zrobił, tak? W innych kulturach w takim razie. W Sam bary. Milgram tego nie robił, natomiast te badania były powtarzane w różnych kulturach. I oczywiście to, czego przede wszystkim szukali badacze, to były różnego rodzaju czynniki, które byłyby w stanie obniżać poziom. Posłuszeństwa, czyli sprawiać, że, że nie chcesz już naciskać tego guzika, hmm. że odmawiasz, mówisz, mówisz nie, ja chcę, stąd, ja chcę stąd wyjść. I takie badania rzeczywiście były w różnych kulturach wykonywane. Okazało się, że kultura sama w sobie na to specjalnie nie wpływa. Szukano różnych zmiennych osobowościowych, które mogłyby na to wpływać. No, ktoś mógłby powiedzieć, że empatia jest takim czynnikiem, który powinien redukować chęć do naciskania tego guzika. Hmm. Może wiek. Okazało się, że to nie są czynniki, które, które na cokolwiek w sposób wyraźny wpływają. Bardzo ciekawa stała się sprawa religijności. Otóż okazało się, że religijność wpływa na moment, w którym ludzie mówią stop, ale wpływa w sposób nieoczywisty. To znaczy, ludzie dużo wcześniej mówią stop, nie naciskają tego guzika albo w ogóle odmawiają udziału w tym badaniu po usłyszeniu, jaka jest procedura, wtedy, kiedy są bardzo religijni, albo mhm. wtedy, kiedy są skrajnie ateistyczni. Hmm. Ciekawe. Czyli ci, którzy są w środku tej skali, ci, którzy. To, poddają, tak? to oni po prostu naciskają kolejne guziki. I oczywiście to nas naprowadza na pewien trop bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli jesteś osobą bardzo religijną we współczesnym świecie, to z pewnego punktu widzenia masz pewne cechy wspólne z osobą bardzo ateistyczną. To znaczy, musisz tę decyzję o swoim stosunku do religii podjąć bardzo świadomie. Musisz co jakiś czas tłumaczyć się z tej decyzji bliskim tym, którzy są dookoła ciebie. Jeśli jesteś osobą, która wybrała ateizm czy agnostycyzm, jakkolwiek byśmy to określali. się przed, tak, przeciwstawić tak, tak naprawdę. To, to musisz wielokrotnie mówić, nie, nie pójdę do kościoła dlatego, że jest niedziela, bo to nie jest dla mnie argument. Nie będę chrzcił czy chrzciła swojego dziecka dlatego, że babcia tego ode mnie wymaga, bo to nie jest dla mnie argument. Ale zwróćmy uwagę, że dokładnie tak samo jest z ludźmi, którzy bardzo świadomie przeżywają swoje życie religijne. Oni mogą mówić, jeśli myślimy o w, w współczesnej Polsce, no na przykład będę odmawiał pracy w niedzielę. Albo będę odmawiał jedzenia pewnych określonych pokarmów w piątki. Nie będę uczestniczył w różnych imprezach, na przykład rozrywkowych, mhm. dlatego że piątek jest w, w, w Kościele rzymskokatolickim dniem pamięci o śmierci Chrystusa. I tak dalej, i tak dalej. A zatem pewne cechy, które ci ludzie mają, są do siebie bardzo podobne. To jest pewne świadome mówienie nie. Mhm. I być może. To jest właśnie ta cecha, która jest z perspektywy odmawiania w tej sytuacji, którą tworzymy w eksperymencie Milgrama, kluczowa. Pewne doświadczenie wcześniejszego mówienia nie. Mhm. Ludzie, którzy w tym miejscu siedzieli, w tym, w którym pan teraz jest, to byli ludzie, którzy często y, mówili nie, a później opowiadali nam swoje historie. Bardzo mocno zapamiętałem. Znaczy mówili, dlaczego mówili Tak, nie. bo my oczywiście byliśmy tego ogromnie ciekawi. Zadawaliśmy im pytania. Dlaczego pan się na to zdecydował? Dlaczego pan odmówił naciskania kolejnych guzików? I był tutaj taki człowiek niezwykle ciekawy. Człowiek, który był, jak później się przyznał, członkiem pierwszej Solidarności, a zatem opozycjonistą w latach 80. I on Siedząc przy tym urządzeniu, przy którym pan teraz siedzi, nacisnął pierwszy guzik, nacisnął drugi z dosyć dużym spokojem, po czym nacisnął trzeci i powiedział: Stop. Żadnego guzika więcej nie nacisną. Procedura wymaga, żeby on cztery razy powiedział: Nie. To znaczy, najpierw hmm. mówimy. Proszę nacisnąć, później mówimy, eksperyment wymaga tego, żeby pan nacisnął, trzecie ponaglenie no jest bezwzględnie konieczne, żeby pan nacisnął, no i czwarte, nie ma pan wyboru, musi pan nacisnąć guzik. Jeżeli cztery razy powiesz nie, to eksperyment jest przerywany. Ten człowiek bardzo spokojnie, bez żadnego pobudzenia odpowiedział nie na wszystkie te pytania, a kiedy go zapytaliśmy, dlaczego to zrobił, to powiedział, panowie... Mnie, Ubecja nie złamała, oni też prosili, żebym mnie donosił na swoich kolegów. Grozili mi, nie zrobiłem tego, wy też tego nie zrobicie. Wy też mnie nie złamiecie. Ale żeby było ciekawie, to w podobny sposób wypowiadał się człowiek, którego najprawdopodobniej ani pana, ani słuchacze by o to nie podejrzewali. Bo mieliśmy tutaj takiego mężczyznę, powiedziałbym groźnego, z tatuażami wychodzącymi z szyi na fragment policzka. No taki dla tych z Państwa, którzy znają Wrocław, nieodrodny syn Trójkąta Bermudzkiego i okolicy, dzielni, okolicy ulicy Traugutta. Czyli taki prawilny chłopak z tamtych, z tamtych regionów, który już w trakcie tłumaczenia mu instrukcji mówił, ale co, ja mam... Wali człowieka prądem, bo się nie nauczył jakichś sylab co, co to w ogóle za pomysł jest. No i w trakcie tego, w trakcie tego, tej procedury, w trakcie tego eksperymentu, on też nacisnął kilka razy, powiedział nie. Dodał jakieś wulgarne słowo, komentujące całą tą, całą tą historię. I kiedy później go pytaliśmy, dlaczego to zrobił, to powiedział: A co wy myślicie? Że, jak ja mam sznę na ryju, to ja będę walił prądem człowieka? No co was powaliło? Proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie paradoksalnie byli do siebie dosyć podobni, bo oni w swoim życiorysie, w swojej historii, mieli doświadczenie mówienia nie. Mieli doświadczenie oporu wobec czegoś, wobec kogoś, wobec zupełnie różnych instytucji, to jest jasne. Ale jednak to doświadczenie Musieli było im Co miało... Silnie się określić. I być może właśnie dlatego powiedzieli tutaj nie. Mhm. A eksperyment profesora Zimbardo był wcześniej czy później. To jest dosyć ciekawe, nie wiem czy pan wie, że Milgram i Zimbardo chodzili do jednej szkoły Aha. średniej. To jest w ogóle zastanawiające. Jest taki, jest taki brytyjski dziennikarz popularyzujący naukę, James Burke, który kiedyś napisał książkę pod tytułem Skojarzenia, jeśli dobrze pamiętam, znakomitą zresztą. I on pokazuje, jak się przeplatają losy różnych odkryć, jak się przeplatają mhm. losy nauki mówił między innymi, Tesla że... To, Edisonem, no, tak? Do mniej więcej, tak, tak, tak. No i tutaj było dość podobnie. Pan użył sformułowania eksperyment Zimbardo. Filip Zimbardo jest niezwykle ważną postacią dla dwudziestowiecznej psychologii społecznej. Dużo zamieszania. Ale jego badanie, bo ja raczej będę używał tego sformułowania, choć pewnie właściwiej byłoby mówić, że po prostu happening, ma w sobie trochę problemów. Po pierwsze etycznych, ale to jest rzecz, nad którą można dyskutować. Ale ma też trochę problemów Metodologicznych. Ci z państwa, którzy... Tak, tak, tak. Ci z Państwa, którzy uważnie słuchają yy, nauki XXI wieku, pewnie już znają pojęcie grupy kontrolnej. To znaczy, jeśli chcesz zrobić badanie, jeśli chcesz pokazać, że jakiś czynnik działa, to musisz też pokazać, że w pewnych warunkach, kiedy tego czynnika nie ma, pewne zmiany się nie dokonują. I to jest jeden z problemów, który widzimy w badaniu Filipa Zimbardo. Tamtej grupy kontrolnej nie było. Tam to było modyfikowane chyba badanie w trakcie też. prawda? Tak, Filip Zimbardo był dyrektorem. Więzienia, tego sobie mówił. Był człowiekiem, który był uwikłany niejako w sam ten proces. Współczesne analizy archiwum Filipa Zimbardo, których dokonali Steven Reicher, Alex Haslam i Jay Van Baveau, pod, pokazują, że, że to też jest mit, że ci ludzie samodzielnie i samorzutnie niejako, mówię tutaj o strażnikach, przejawiali tego rodzaju sadystyczne zachowania, że oni byli do tego za, zachęcani. Że tam był tak zwany chief warden, taki, taki główny strażnik, który. Który bardzo wyraźnie wskazywał, że no, oczekujemy od siebie większego zaangażowania, oczekujemy tak, żebyś był taki twardy taf, i tak dalej. Więc dzisiaj mamy do tego badania bardzo wiele wątpliwości, ale kiedy ja rozmawiałem ze Stevenem Reicherem, czyli tym krytykiem tego, tego badania, i pytałem Steven, ale co, co powinniśmy zrobić z tym eksperymentem? Przecież on jest we wszystkich podręcznikach. Co powinniśmy teraz wycofać go? On mówi: Nie, 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 absolutnie nie. Taki on, celebryta. On tam musi być, on tam Właśnie. musi być w tych, w, w, tych, w tych podręcznikach, ale powinniśmy pokazać, co on rzeczywiście nam pokazuje. Powinniśmy... Możemy krótko przypomnieć, co, co to tak, było za bo tak nie, nie wszyscy może wiedzą. Jasne. Filip Zimbardo to był człowiek, który wykonał tak zwany eksperyment stanforski. No, już wiemy, że nie eksperyment w sensie ścisłym, eksperyment musi mieć grupę kontrolną, tutaj jej nie było. Ehm, w największym skrócie, grupa 18 studentów, to byli sami mężczyźni, wybrana w taki sposób, żeby żadna z tych osób nie przejawiała żadnych zaburzeń psychicznych, a zatem było to poprzedzone pewnymi testami, weryfikującymi, czy ci ludzie rzeczywiście są, przepraszam za takie kolokwialne sformułowanie, kwitnącą normą osobowościową, psychiatryczną i tak dalej, i tak dalej. I te osoby zostały losowo przydzielone do dwóch grup, do grupy więźniów. I do grupy strażników, po czym umieszczono te osoby w takim zaimprowizowanym więzieniu, które zostało stworzone w podziemiach Uniwersytetu Stanforda. I mniej więcej do końca XX wieku, może nawet do pierwszych lat wieku XXI, myśleliśmy, że różnego rodzaju sadystyczne zachowania, które się tam pojawiły, oczywiście ze strony. Strażników w stosunku do więźniów, były zachowaniami samorzutnymi interpretowaliśmy ten eksperyment. Impre, interpretowaliśmy to badanie jako przykład tego, że kontekst sytuacyjny, w którym człowiek jest postawiony, może sprowokować nawet najzdrowszych, najmniej skłonnych do różnego rodzaju sadystycznych zachowań ludzi, do działań, które są obiektywnie rzeczymując złem, wyrządzanym drugiemu. A zatem to, jak interpretowaliśmy ten, ten wynik badania, pokazywało nam moc sytuacji, pokazywało nam to, że sytuacja. Moc etykiety. Tak, też. etykiety, mhm. dlatego że ty zostałeś strażnikiem, ty zostałeś więźniem. więzień miał specyficzny mundurek składający się z takiego workowatego. Stroju, koszuli, numeru, który już od tej pory miałeś, nie byłeś Johnem, Peterem czy, 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 czy Markiem. Już teraz byłeś numerem 819 albo 432. Za to strażnicy mieli piękne mundury, mieli mocne buty, mieli lustrzane okulary, które uniemożliwiały nawiązanie kontaktu wzrokowego z nimi. A więc całą masę różnego rodzaju takich atrybutów, które pokazywały, że oni są rzeczywiście władzą. No i rzeczywiście przez wiele, wiele lat uznawaliśmy, że to pokazuje, jak silna jest. Sytuację i myślę, że ten wniosek nie jest nie jest chybiony. Myślę, że Zimbabwe miał rację. Natomiast dziś już wiemy, że przynajmniej niektóre z tych zachowań były po prostu stymulowane. No, ale nikt się nie odważył powtórzyć tego, no nie. tego badania już w taki normalny, naukowy sposób. Można powiedzieć, że życie powtórzyło to badanie, dlatego że ci z Państwa, którzy pamiętają jeszcze wojny w Iraku, być może przypominają sobie nazwę Abu Ghraib. Abu Ghraib to było więzienie, centralne więzienie w Bagdadzie, które oczywiście za czasów Saddama Husseina służyło przede wszystkim do więzienia w nim opozycjonistów, przeciwników reżimu, ale po zdobyciu Bagdadu przez Amerykanów no, zachowało swoją funkcję i zachowało swój charakter, to znaczy więziono tam znowu przeciwników, ale nowych władz, które się tam zainstalowały. I kłopot polega na tym, że w krótkim czasie doszło tam do bardzo podobnych zachowań, jak w tym, w symulowanym więzieniu na Uniwersytecie Stanforda. Kłopot tylko w tym, że na Uniwersytecie Stanforda trwało to 6 dni cały ten eksperyment, natomiast przerwany został. został przerwany, nawiasem mówiąc, tutaj warto podkreślić, że został przerwany przez Krystynę Maslach, to znaczy, dla nas to jest po prostu Krystyna Maślak, ponieważ to oczywiście badaczka polskiego, polskiego pochodzenia. Jeśli dobrze znam się na współczesnym stanie rodziny profesora Zimbardo, to ciągle chyba jeszcze jego, jego żona. Profesor Zimbardo jest zresztą już bardzo starszym panem, ma chyba 86-87 lat, tak mi się wydaje. Ostatni raz spotkaliśmy się we Wrocławiu kilka lat temu. Mieliśmy zresztą okazję zjeść znakomity, znakomity obiad. To uroczy człowiek w ogóle. I myślę, że trochę mu robimy krzywdę, kojarząc go tylko z tym jednym eksperymentem. Tak. On zrobił wiele innych badań, między innymi badał nieśmiałość. To jest także człowiek, który sporo zainwestował, także nie tylko w sensie czasu, ale pieniędzy, w Polsce. On stworzył w Katowicach, w Nikiszowcu. Takie centrum, centrum które miało. Zachęcać młodych ludzi z takich dzielnic, powiedziałbym sobie, nie najlepszych, zagrożonych różnego rodzaju patologiami, do tego, żeby po prostu się kształcić, do tego, żeby być takim zaczynem zmian w swoich społecznościach. To no zupełnie niezwykłe, niezwykłe pomysły, które tam, się, które tam się działy. Więc rzeczywiście to jest czas kwestionowania. No, psychologia społeczna jest teraz w takim momencie, w którym często kwestionujemy wyniki tych, tych starych, wielkich badań, tych, tych kamieni milowych. Rzeczywiście, gdybyśmy popatrzyli na niektóre eksperymenty, które opublikowano w latach 60. czy 70. w najbardziej prestiżowych czasopismach, to one dzisiaj nie mogły być opublikowane, ale to tylko pokazuje, jak bardzo się rozwinęliśmy, jak bardzo wyśrubowaliśmy pewne standardy metodologiczne. Choć kiedy myślimy o tych najważniejszych z perspektywy współczesnych słuchaczy, studentów, nawet w badaniach, to ciągle są właśnie tamte, no bo one są właśnie takie, takie wielkie w, w swoim znaczeniu. No, cały czas żyjemy w wielkim eksperymencie, chyba też tak można powiedzieć, dlatego że mamy media społecznościowe. Myślę, że to jest fantastyczne źródło wiedzy dla badaczy w tej chwili i pewnie do tego sięgają, chociaż troszkę przykręcane są te kurki, tak? no bo, bo już nie można danych osobowych na przykład tak łatwo uzyskać i porównywać, i metadanych nawet też nie. Ale chciałem się zapytać o taką rzecz, no bo. Jeśli mamy jakiś pogląd naukowy udowodniony i wszyscy, wszyscy naukowcy się z tym zgadzają, to, to nie wystarczy go zakomunikować ludziom, bo oni tego mogą nie przyjąć. Mhm. Tak się dzieje z wieloma rzeczami. No, nie mówię o papierosach, które już są mocno na indeksie i jak gdyby każda paczka ma napisany prosty, jasny tekst. Ale alkohol na przykład, który, który dzisiaj do obrotu spożywczego na pewno by nie wszedł, gdyby, bo nie spełniłby żadnych norm. Ale ciągle funkcjonuje. I jak odkręcać takie, takie zaszłości, które, które, no, z którymi żyjemy i nie, i nie bardzo wiemy, jak się z nich wycofać. Bo też przykład z maseczek ostatnio. Mhm. Nie było prawnych podstaw do tego, żeby nosić maseczki. Tak, gdyby ktoś spojrzał w konstytucję, w prawo, to nie za bardzo. Natomiast przekonać społeczeństwo do tego, żeby nosiło maseczki, można było. Więc to jest taka drobna różnica pomiędzy logicznym myśleniem a takim emocjonalnym chyba myśleniem, prawda? Bez wątpienia tak. Proszę też zwrócić uwagę, że sama wiedza o pewnych mechanizmach, nawet mechanizmach odwołujących się do na przykład psychologii wpływu społecznego, którą ja się zajmuję. Nie daje nam gwarancji, że człowiek będzie je stosował, że człowiek będzie potrafił żyć i postępować zgodnie z, ich, zgodnie z ich wykładnią, tak może to określę. Powiem o rzeczy, która wydaje się z tej perspektywy najbardziej ciekawa i odwołuje się do tego, o czym mówiliśmy przed momentem. Otóż ten eksperyment Stanleya Milgrama, a później różnego rodzaju badania, które były. Jakoś z tym programem eksperymentalnym związane, pokazały, że sytuacja może w sposób niezwykły wpływać na człowieka, że różnego rodzaju polecenia, zwłaszcza polecenia, które są wydawane przez autorytety, mogą zmieniać nasze zachowanie. W sposób daleko większy i daleko silniejszy, niż bylibyśmy w stanie to przyznać. Oryginał tego aparatu, przy którym siedzimy, znajduje się na Uniwersytecie Akron w Stanach Zjednoczonych. Tam jest takie Muzeum Historii i Psychologii. I jest on eksponowany w taki oto sposób, że żeby do niego dojść, trzeba przejść takim dosyć długim korytarzem, którego podłoga jest wyłożona białymi i czarnymi kafelkami. Na ścianie. Znajduje się informacja, że dyrekcja Muzeum Psychologii w Akron prosi o to, żeby stąpać wyłącznie po czarnych kafelkach. No i gdyby pan stanął z boku, to zobaczyłby pan taką grupę bocianów właściwie, czyli takich ludzi, którzy starają się stąpać tylko po czarnych kafelkach. Ale nie wiedzą do, dlaczego. Dochodzą do tego yy, urządzenia i tam jest informacja, ale właściwie dlaczego to zrobiłeś? Ale właściwie dlaczego tak się zachowałeś? Czy zadawałeś sobie pytanie? O sensowność tego, tego zachowania. I rzeczywiście jest tak, że samo przekazanie ludziom informacji o tym, że ludzie się tak zachowują i że mamy tendencję, na przykład, do bezrefleksyjnego przyjmowania różnego rodzaju poleceń, tylko dlatego, że zostały one wydane przez autorytet albo przez osobę, którą jako autorytet postrzegamy, nie zmienia faktu, że ludzie, ciągle to, że ludzie ciągle to robią. No i właśnie Filip Zimbardo, o którym mówiliśmy, zaproponował coś, co się nazywało w skrócie HIP, w pełnym rozwinięciu Heroic Imagination Project, a więc taki projekt, w którym on uczył młodych ludzi tego, w jaki sposób bezpośrednio w życiu można zastosować wiedzę płynącą z psychologii społecznej? Na przykład z badania Salomona Asza, który pokazuje, że jeśli ludzie dookoła ciebie mówią, że czarne jest białe, a białe jest czarne, to ty będziesz się z nimi zgadzał, a przynajmniej dosyć często tak, tak będzie. Um, albo wiedzę płynącą z eksperymentu Snoia Milgrama, czy w końcu wiedzę płynącą z um, niezwykłego zupełnie w moim odczuciu badania, które wykonali John Darley i Bip Latane, czyli badania polegającego na sprawdzeniu tak zwanego bystander effect, czyli powiedzmy sobie efektu obserwatora. Otóż Latane i Darley pokazali w swoim badaniu coś zupełnie przeciwnego intuicji. Ogromna większość z nas, zwłaszcza tych z Państwa, którzy są rodzicami, kiedy uczy swoje dzieci, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, mówi im, idź tam, gdzie są ludzie. Szukaj pomocy w dużej grupie ludzi. Tam na pewno znajdzie się ktoś, kto ci pomoże. Otóż badania pokazują, że wcale tak nie jest. Bibla Tanej i John Daly w swoim eksperymencie, a właściwie w serii badań, pokazali, że im większa jest grupa ludzi, która obserwuje zdarzenie, zdarzenie, w którym ktoś potrzebuje pomocy, tym mniejsza jest szansa, że taką pomoc ta osoba otrzyma. Ja sam wraz z moimi studentkami robiłem taki eksperyment. Może króciutko o nim opowiem. To było badanie realizowane w na trasie Wrocław-Poznań dziewczyny wsiadały do wagonów i później wybierały losowo przedziały, w których miały wykonać to badanie. Przy czym przedziały musiały spełniać dwa warunki. W warunku eksperymentalnym, w tym przedziale musiała podróżować tylko jedna osoba, w warunku no właściwie eksperymentalnym drugim. W tym przedziale musiały podróżować trzy osoby, ale siedząc w sposób, który wyraźnie sugerował, że nie mają ze sobą nic wspólnego, a zatem... po przekątnej. Tak, po przekątnej, zwiększając dystans i tak dalej. Te dwie dziewczyny wchodziły do e, tych e, przedziałów, wyraźnie sugerując swoim zachowaniem, że nie mają ze sobą nic wspólnego, że są po prostu przypadkowymi podróżnymi, po czym po kilku minutach jedna mówiła do drugiej, przepraszam panią, bardzo wychodzę na moment do toalety, czy byłaby pani tak uprzejma i rzuciła okiem na Mój płaszcz. Ta druga potwierdzała, że oczywiście tak. Po czym, kiedy pierwsza wychodziła, to ta druga podchodziła do jej płaszcza, wyciągała z tego płaszcza jej portfel, z tego portfela wyciągała 50-złotowy banknot, chowała go do kieszeni i portfel z powrotem wkładała do płaszcza. A zatem okradała osobę, która poprosiła ją przed chwilą Na o oczach tego Na świadka. oczach świadka bądź świadków. I to była rzecz, którą chcieliśmy zweryfikować. I teraz, gdybym Państwa zapytał um, o to, jak Państwo sądzą. W której z tych grup ludzie częściej by reagowali, to a wiem to, bo robiłem to wielokrotnie na swoich wykładach, zdania byłyby podzielone. Część z Państwa myślałaby w sposób, powiedziałbym, probabilistyczny. Uznawałaby, że ponieważ każdy z nas ma jakąś chęć do udzielania pomocy i trochę niechęci, to powiedzmy, że jeśli ta chęć byłaby oceniona na 30%, a mamy trzy osoby w przedziale, no to przy, moglibyśmy zsumować te prawdopodobieństwa, więc z 90% prawdopodobieństwem ktoś by zareagował. Ale druga część powiedziałaby, pewnie raczej zareaguje ta osoba, która będzie sama w przedziale, z tego prostego powodu, że nie da się podzielić odpowiedzialności, że jeżeli myślimy o odpowiedzialności za podjęcie działania, to Tutaj cała ta odpowiedzialność spoczywa na tej mhm. jednej osobie. I to właśnie ta druga grupa miałaby rację. To właśnie w tej drugiej grupie, wtedy kiedy mamy tylko jednego świadka interakcji, e, mieliśmy około 90% reakcji. To niesamowite. A wtedy, mhm. kiedy były trzy osoby... Wydawałoby się, że tak, że jak jest e, e, kilka osób, no to łatwiej jest się przeciwstawić. Więc właśnie, jesteśmy razem, mhm. prawda, i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że jest dokładnie przeciwnie. To znaczy wtedy, kiedy tych osób jest mniej, a zwłaszcza wtedy, kiedy ten świadek interakcji jest jeden, wtedy on odczuwa większą osobistą odpowiedzialność. Za przyjęcie za przyjęcie odpowiedzialności. Jeżeli nikt nam tak. nie pomoże, nikt, jak gdyby też nie jest świadkiem tego Nikt nie zdarzenia. może tego zrobić hmm. za niego. Za, za niego. Hmm. I teraz, jeżeli to nasze dzisiejsze spotkanie ma mieć jeden tylko praktyczny skutek, to proszę wszystkich Państwa, żebyście pamiętali, że to działa, że rzeczywiście ten ten Effect działa, i że jeżeli jesteście Państwo w dużej grupie, to Odczuwacie zmniejszoną potrzebę do reagowania. No bo przecież obok mnie są inni ludzie, dlaczego to ja mam reagować? No to jest też efekt, że jest wypadek i ludzie stoją i się patrzą. O tym właśnie mówię. Proszę Państwa, przykro mi, że mówię to w tak dyrektywny sposób, ale. Spróbuję, to wy jesteście odpowiedzialni. Ponieważ znacie ten efekt, ponieważ dzięki słuchaniu Radia XXI wieku już wiecie, że bystander effect występuje, bardzo proszę, to wy musicie reagować. Oczywiście to nie znaczy, że każdy z nas ma być bohaterem. To nie znaczy, że każdy z nas ma, nie wiem, nieuzbrojonymi, gołymi rękami szarżować no, jakiegoś zwierza, który komuś chce zrobić wystarczy przejąć inicjatywę. Wystarczy mm. przejąć inicjatywę. Wystarczy podejść do kogoś konkretnie i powiedzieć, proszę mi Pomóc. Y, musimy tej proszę osobie. Zadzwonić, tak, no, proszę zadzwonić na 112, no. proszę y, 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 przytrzymać tego człowieka, y, proszę tutaj y, y, o to, żeby Pan mi pomógł przenieść go w, w bezpieczne miejsce. Jakakolwiek reakcja będzie tutaj sensowna. Mhm. To właśnie zastanawiałem się, bo tak przyszło mi do głowy, że tu efekt Pareto może też jakoś działać. Tak, Wilfredo Pareto. 80 do 20. Tak, Wilfredo Pareto odkrył coś, co właściwie odkrywamy na nowo w bardzo wielu dyscyplinach. Ci z Państwa, którzy. Patrzą teraz na swój dywan, mogą zobaczyć, że 80% zużycia dywanu przypada na 20% jego powierzchni. Ci z Państwa, którzy pracują w biznesie, wiedzą, że 20% klientów przynosi 80% dochodów, no ale też 20% klientów przynosi 80% problemów, które, które musimy rozwiązywać. No, tak to po prostu, tak to po prostu jest. Mhm. Zacząłem czytać Pana książkę. Bardzo dziękuję, że mi ją Pan podesłał. Może powiemy, jaki tytuł jest i co to za książka. To teraz proszę powiedzieć, którą Pan czytał, <grym> bo, nie, nie, bo rzeczywiście pewnie myślimy o Tak, ta, ta, ta książka, którą wydaliśmy razem z profesorem Dariuszem Dolińskim, nosi tytuł 100 Technik Wpływu Społecznego, to rzeczywiście książka, z której jesteśmy dumni. Także dlatego, że da się ją czytać. W tym znaczeniu, że, że napisaliśmy ją dla ludzi, którzy po prostu chcą się dowiedzieć więcej o tym, jak funkcjonujemy, w jaki sposób podejmujemy decyzje każdego dnia. Ona opisuje 100 technik wpływu społecznego, czyli różnego rodzaju narzędzi, które pozwalają nam skutecznie wywierać wpływ na innych ludzi, ale także narzędzi, które pozwalają nam identyfikować sytuacje, w których ktoś chce wywrzeć wpływ na nas, w których ktoś chce. Przekonać nas do czegoś, co być może nie jest w naszym interesie, i... prawda? Sterować bardziej niż tak można Tak można o tym pomyśleć. I ta książka jest także o tyle, moim zdaniem, atrakcyjna, że, że da się ją czytać w tramwaju, że da się ją czytać w autobusie, da się ją czytać w krótkiej przerwie w pracy, bo właściwie chyba żadna technika nie jest opisana na więcej niż czterech stronach, więc, więc warto, warto do niej sięgnąć. Także dlatego, że każda z technik jest poparta pewnym, pewnym eksperymentem. Bardzo ściśle Chcieliśmy bazować wyłącznie na takich technikach, które są dość mocno udowodnione, co do których nie ma wątpliwości, że, że w istocie działają. I to rzeczywiście funkcjonuje w naszej rzeczywistości. Sporo osób mówi, że mi reklamy nie przeszkadzają, bo ja ich i tak nie oglądam. Ale potem, jak taka osoba idzie do sklepu, to no podejmuje jakieś działania, które, no, jaki proszek kupić? Jest takie zjawisko, które nazywa się iluzją odporności na reklamę, i rzeczywiście, wtedy, kiedy pytamy ludzi, czy, czy podejmują jakieś decyzje pod wpływem reklam, to w ogromnej większości mówią absolutnie nie. Nie, nie, ja nie podejmuję tych decyzji na skutek reklam. Reklamy są przeznaczone dla innych ludzi, ja jestem odporny na, na to działanie. Natomiast, wtedy, kiedy wskazujemy, że no dobrze, ale widzimy, że masz w ręku rzecz, która właśnie była reklamowana przed momentem kupiłeś ją, kupiłaś, Ją... To już nie ma przebać. Nie, nie, nie. Wtedy ci ludzie mówią, no ale ja ją kupiłem z zupełnie innych Aha. powodów. Inni kupują ją dlatego, że jest reklamowana. Ja ją kupuję dlatego, że ma dobry stosunek jakości do ceny. Albo bo lubię jej smak. Prawda? Więc rzeczywiście ten, ta iluzja odporności na reklamy jest w nas bardzo, bardzo duża. Co oczywiście pozwala nam robić różnego rodzaju eksperymenty. No, jakiś czas temu wraz z, z moim magistrantem wykonaliśmy takie badanie dotyczące ciasta. Badanie polegało na tym, że w pewnej cukierni, ja to chcę podkreślić, że ja bardzo lubię badania, które nazywają się dokładnie tak po angielsku Field Studies, w języku polskim najczęściej mówimy o eksperymentach terenowych. Tak, jak w tym pociągu. Tak, tak. Czyli takie badania, które wychodzą poza laboratorium, badania, które są realizowane w miejscu, w którym ludzie się tego nie spodziewają, w miejscu, w którym po prostu są sobą. Ci z Państwa, którzy zastanawiają się, jaka to różnica, mogę teraz tych z Państwa prosić, żeby wyobrazili sobie, jak wyglądała wasza Standardowa lekcja języka polskiego w szkole podstawowej, a jak wyglądała lekcja z hospitacją. I to jest mniej więcej różnica w zachowaniu człowieka w eksperymencie, w którym on wie, jest obserwowany i też im. nawet kwarki podobno też rejestrują obserwatora i zachowują się inaczej. No to, no I to jest właśnie fascynujące, że możemy widzieć odbicie pewnych procesów, nawet w tak, w tak zdawałoby się, odległych dziedzinach nauki. No w każdym razie, w tym konkretnym eksperymencie. Prosiliśmy ludzi o to, żeby oceniali smak ciasta w cukierni. To znaczy byli to klienci cukierni, którzy przychodzili do, do cukierni, żeby kupić jakieś ciasto. I tam informowano ich, że mamy tutaj takie nowe ciasto, no i chcielibyśmy, żebyście powiedzieli, czy. W ogóle warto w to inwestować, czy w ogóle warto je wypiekać, i tak dalej. To zawsze było dokładnie to samo ciasto, to znaczy było to ciasto drożdżowe z rodzynkami, tylko raz się nazywało ciasto drożdżowe z rodzynkami, raz się nazywało ciasto drożdżowe z racemusem. Racemus to po łacinie rodzynki dla tych z Państwa, którzy, którzy nie pochodzą z, z klas humanistycznych ani, ani klasycznych, a trzecia nazwa to było ciasto bez E300. I prosiliśmy ludzi o to, żeby po pierwsze powiedzieli, jak im to ciasto smakuje, dla kogo by je polecali, ile w stanie byliby za nie zapłacić. I okazało się, że pomimo tego, że było to dokładnie to samo ciasto, to wtedy, kiedy to było ciasto bez E300, ludzie wyraźnie czuli, że tam nie ma E300. Tym z Państwa, którzy znają się na tym, przypomnę, że E300 to, jeśli dobrze pamiętam, kwas skorbinowy, po prostu witamina C, której to nie dodaje się specjalnie do ciasta, no bo niby dlaczego. A więc oni wyczuwali, że na szczęście nie ma tego E300, że to jest dużo smaczniejsze. Mniejsze ciasto, przez to mówili, że ono jest zdrowsze, że to czuć, że, 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 że takie jest zdrowe. Chcieli za nie zapłacić więcej, sugerowali, że to ciasto będzie dobre dla dzieci, dla osób, które dbają o swoje zdrowie itd. itd. Więc proszę zwrócić uwagę, że my możemy mówić o tym, że my jesteśmy tak bardzo racjonalni. I tak bardzo podejmujemy nasze decyzje w oparciu o sensowne przesłanki, ale ja zaryzykowałbym inną teorię, inną hipotezę, o tak bym powiedział: że my nie jesteśmy racjonalni, ale jesteśmy racjonalizujący w swoich działaniach. To znaczy, nie jesteśmy racjonalni wtedy, kiedy podejmujemy jakąś decyzję, natomiast jesteśmy w stanie wtórnie ją bardzo dobrze zracjonalizować pokazać, dlaczego ona w naszej konkretnej sytuacji była dla nas racjonalna. Ja pamiętam też taki eksperyment z małpami, z szympansami bodajże, gdzie na drabinie, po drabinie można się było wspiąć, żeby sięgnąć po cukierki. I za każdym razem jak jakaś, jakiś szympans dochodził do tej drabiny, to oblewano go zimnym prysznicem. Mhm. I... Potem, no, już wiadomo było, wszystkie szympansy wiedziały w tej grupie, że no nie wolno, bo, bo to się źle kończy. I potem wymieniono po kolei wszystkie te osobniki. I były zupełnie nowe osobniki, które nie wiedziały, że ten prysznic w ogóle działa, ale już nikt nie wchodził na drabinę, mhm. nikt nie podchodził do drabiny. Były, to też jest kolejne. Tak, to tak. jest kolejne zjawisko chyba, tak? Jakieś bardzo... No tutaj możemy mówić o pewnym transferze wiedzy, prawda? O tym, że ludzie się dosyć szybko uczą pewnej bezrefleksyjności i, i możemy tego rodzaju eksperymenty obserwować na ogromnej grupie zwierząt, nawet na takich zwierzętach, które byśmy kompletnie o to nie podejrzewali. No, to Czyli są... jesteśmy takimi więźniami jak gdyby swojej przeszłości. Tak? To znaczy sformowała nas ta przeszłość, i tutaj no nie za bardzo nawet wiemy, gdzie wyjść, bo, bo ta drabina jest wiadomo, że tam się nie podchodzi. Na, na, na pewno jesteśmy wyuczalni w tym sensie, że poprzednie wydarzenia w naszym życiu wpływają na nasze późniejsze decyzje. I często nie jesteśmy w stanie się z nich wyzwolić. To prawda. Czy powiedziałbym, że jesteśmy więźniami, to może trochę za dużo. Ale, A, ale to, to ja w takim razie przytoczę jeszcze drugi mhm. bardzo podobny yy, przykład. Słoń, który jest malutki. Jest przywiązywany do palika drewnianego. I on rośnie w tym więzieniu, tak gdyby. I w momencie, kiedy jest już no, dorosły i olbrzymi i bardzo silny, to on dalej jest przywiązany do tego drobnego palika i nie jest w stanie od niego uciec. To znaczy, nie, nawet nie próbuje uciec, bo przez całe dzieciństwo, przez całe dorastanie wiedział, że to jest próżne działanie i tego nie podejmuje, tego działania już. No, rzeczywiście jest tak, że, że my jesteśmy bardzo często w takiej sytuacji, w której nawet nie próbujemy dokonać jakichś zmian, bo z góry zakładamy, że one są w jakiś sposób niemożliwe. I tutaj wracamy do tego sformułowania, którego pozwoliłem sobie użyć, to znaczy do tej racjonalizacji. Otóż jest taka reguła wpływu społecznego, opisana przez Roberta Czerliniego, wybitnego Psychologa społecznego, wybitnego przedstawiciela właśnie psychologii wpływu społecznego, która nazywa się zaangażowaniem i konsekwencją. Ona, najprościej rzecz ujmując, pokazuje, że jeżeli człowiek jest zaangażowany w jakąś czynność, to bardzo często chce ją podtrzymywać, nawet wtedy, kiedy niespecjalnie jest już ona sensowna, kiedy niespecjalnie już można o niej myśleć jako o czymś, co, co jest dla nas sensowne i co nas w jakikolwiek sposób, czy to metaforyczny, czy konkretny wzbogaca. Można powiedzieć na przykład o takim, takim eksperymencie, w którym ludzie byli. Albo inaczej, może, może odejdę od eksperymentów, a powiem o rzeczywistej sytuacji. Otóż czasami nazywa się to tak zwanym efektem Concorda. Ci z Państwa, którzy znają się na lotnictwie, wiedzą, że Concord to był jedyny w historii ponaddźwiękowy samolot pasażerski. Samolot, który i tego mogą już Państwo nie wiedzieć, już w momencie swojej konstrukcji był skazany na niepowodzenie finansowe. To znaczy w momencie, w którym zainwestowano w ten projekt ogromną już sumę pieniędzy, wiadomo było, że ponieważ jest to projekt europejski, to Amerykanie, którzy starali się zachować swoje niebo dla Boeinga przede wszystkim, zaczęli rzucać pewne kłody pod nogi temu projektowi i między innymi wyznaczyli tylko kilka lotnisk w Stanach Zjednoczonych, na których ten samolot mógłby lądować. Zabronili także przekraczania bariery dźwięku nad terytorium USA, więc wiadomo było, że to z finansowego punktu widzenia już będzie klapa. No i ci którzy podejmowali te decyzje, stanęli przed takim wyborem albo zastopujemy ten projekt i powiemy sobie okej, okay, on nie może nam przynieść niczego innego niż straty i zaoszczędzimy powiedzmy te 10% pieniędzy, które jeszcze musielibyśmy w niego włożyć, żeby samolot stał się funkcjonalny, albo stwierdzimy okej, okay, tak długo już nad tym pracowaliśmy. Mamy 80%. Już mamy 80 czy 90% zainwestowane, to dokończmy to. Wiadomo, że będziemy w, to, to, będziemy w tym topili kolejne pieniądze, ale, ale przynajmniej będziemy mieli skończony projekt. I proszę zwrócić uwagę, że to jest właśnie ta sytuacja. Już tak dużo w to zainwestowałem, że teraz głupotą byłoby się wycofywać. Co oczywiście jest finansową nieprawdą. Finansowo należało ten projekt przerwać. Ale my mamy taką tendencję do tego, żeby pewne projekty kończyć, żeby, żeby brnąć w różnego rodzaju nie zawsze sensowne, nie zawsze. Sensowne decyzje. Ja nie jestem psychologiem klinicznym, nie zajmuję się powiedzmy sobie na przykład doradztwem rodzinnym, ale zwróćmy uwagę, że często tak jest w naszych rodzinach, że, że być może część z Państwa nawet się w tym odnajdzie, że, że jesteśmy w związkach, co do których doskonale wiemy, że nie mają przyszłości, że jesteśmy w takich relacjach, o których możemy z dużą dozą pewności powiedzieć, że one już do niczego dobrego nie doprowadzą, ale mówimy. Przeżyłam już 25 lat z tym człowiekiem, no to już dam radę, to już wytrzymam. Mhm, Zamiast myśleć o tym, że, że być może masz jeszcze przed sobą 20 no dobrych lat, które możesz spędzić z kimś innym, albo po prostu w, we własnym bardzo dobrym towarzystwie. Więc proszę zwrócić uwagę, że to zaangażowanie i konsekwencja to także jest rzecz, która w sposób wyraźny wpływa na nasze życie. Mhm. Bardzo dużo ciekawych właśnie przykładów jest w tej książce i tych badań, które to jest sekwencjonowanie chyba to się nazywa. Są prawda? techniki sekwencyjne, tak. Tak. Mhm. Fantastyczne, jak przez podjęcie wcześniejszych działań można kogoś przekonać do rzeczy, której od razu by się nie dało przekonać. Właśnie to jest to zaangażowanie i konsekwencje, o której przed chwilą mówiliśmy. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że macie Państwo jakiegoś współpracownika. Współpracownika, o którym wiecie, że, że na przykład ma lęk przed wystąpieniami publicznymi. To nie jest bardzo rzadkie, żeby, żeby kogoś takiego mieć jako, jako swojego współpracownika czy współpracownicę. I teraz wyobraźmy sobie, że chcecie państwo ten lęk przełamać. No są tacy, którzy stwierdzają, że to trochę tak jak z uczeniem pływania. Trzeba człowieka wrzucić do basenu i sam się musi nauczyć. Albo się utopi, albo się nauczy. No, nie ma chyba gorszej metody, którą można sobie wyobrazić. Akurat w tym konkretnym przykładzie. I teraz wyobraźmy sobie, że chcemy to powtórzyć i mówimy ok, za dwa tygodnie mamy spotkanie na przykład z bardzo dużą grupą klientów. Ty przedstawisz im ten projekt. Ale ja się boję, ale no, nie ma znaczenia, musisz przedstawić. Oczywiście to nie jest dobra metoda, mhm. ale jeżeli przyjdziemy do tego człowieka i powiemy, słuchaj, czy możesz zebrać materiały dotyczące tego projektu? Wszystkie dane, których potrzebujemy, żeby przedstawić je klientowi. Okej, okay, no to spotkajmy się za dwa dni, zobaczmy, co z tego wyszło. Po dwóch dniach mówimy, okej, okay, masz już te wszystkie materiały, świetnie, że je przygotowałeś, świetnie, że je przygotowałaś, spróbuj teraz zrobić z nich prezentację, po to, żebyśmy już mieli gotową prezentację. No to to trwa kolejne, powiedzmy, dwa dni. Po czym przychodzimy i mówimy, słuchaj. Mamy prezentację, ale ty jesteś osobą, która najwięcej o niej wie, no bo przecież ty zebrałeś materiały, ty przygotowałeś prezentację, umówmy się, że ty ją przedstawisz. Czy mamy gwarancję, że ta osoba się zgodzi? Nie, bo nigdy nie ma gwarancji. Nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że ktoś odpowie pozytywnie. Ale szansa na to, że się zgodzi, jest dużo większa niż w sytuacji, kiedy od razu byśmy taką prośbę, czy takie polecenie no nabywa tej czytań. wartości. Tak. Niegdyby. Angażuje się w ten proces. Prawda? Coraz bardziej stara się poczynić kolejne kroki w tą stronę, żeby w końcu to, to przedstawić. Nawet jeżeli na początku tego celu przed, przed tą osobą nie stawiamy. Czyli to siła sugestii w sumie, czy Umiejętność przekonywania? Ja myślę, że to jest no właśnie umiejętność sensownego zagrania tymi kartami, które życie daje. No bo proszę zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy my mówimy o technikach wpływu społecznego, to często jesteśmy, nawet użyję tego słowa, oskarżani o to, że dajemy ludziom narzędzie do manipulacji. Oczywiście, może tak być. To znaczy, może być tak, że ktoś przeczytawszy tę książkę stwierdzi: A teraz będę miał narzędzie, które pozwoli mi zmanipulować drugiego człowieka. Myślę, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji nie jest bardzo duże, ale nie możemy go zupełnie zignorować. Bo cały czas robią to duże firmy. Które... To, to prawda, więc myślę, że bardziej prawdopodobne jest to, że my dostrzeżemy, że ktoś dookoła nas to właśnie na nas, na nas stosuje. Ale zauważmy, że my często mamy wokół siebie człowieka, któremu jakoś chcemy pomóc. Na przykład wyobraźmy sobie, że mamy wokół siebie człowieka, który zmaga się z jakąś życiową decyzją. Tak jak w tym przypadku prezentacji. Na, na przykład, przykład. Tak? są takie fajne badania realizowane w jednej z hinduskich organizacji zajmującej się redukcją wagi. To znaczy, ludzie, którzy cierpią na otyłość, czy na nadwagę, przychodzą do tej organizacji i mówią: Chciałbym schudnąć, chciałabym. Schudnąć. No i tam są różnego rodzaju procesy, które mogą do tego doprowadzić. Najczęściej ustala się oczywiście odpowiednią dietę, e, połączoną z odpowiednią aktywnością fizyczną, ale wszyscy dobrze wiemy, że wielokrotnie w życiu próbowaliśmy sobie tego rodzaju cele wyznaczać i w ogromnej większości wypadków kończyło się to niczym. Oczywiście nie musi to koniecznie dotyczyć wagi, to może być związane na przykład, nie wiem, z, ze zdrowym stylem życia, to może być związane z uczeniem się obcych języków. No cała masa takich różnego rodzaju postanowień nam w życiu towarzyszy. Jak jest, jak jest z ich realizacją? Realizacją sami dobrze wiemy, co można zrobić, żeby ta realizacja poszła sprawniej, a no, na przykład okazuje się, że w tych badaniach hinduskich upublicznianie tego celu sprawiło, że ludzie mocniej się tego celu trzymali. A zatem, jeżeli ty powiesz samemu sobie, no chcę schudnąć 5 kilogramów, no to jeśli po trzech miesiącach okazuje się, że zamiast schudnąć 5, Nikt przybrałeś 2, no, to nic się <laughs> właściwie nie wydarzyło. Ale jeżeli ty wszystkim dookoła powiesz, że to jest mój cel i ci ludzie będą cię obserwowali, to jest to dodatkowy motywator, który sprawia, że masz większą, um, większą szansę na spełnienie swojego celu. Stąd na przykład, i to jest pewna praktyczna, um, praktyczna rada, którą możemy sobie tutaj zaoferować, wtedy, kiedy ludzie na przykład wspólnie umawiają się na jakąś aktywność sportową. No, widzimy teraz, że ja się z tego ogromnie cieszę, że, że, że w Polsce coraz więcej osób wspólnie biega, albo chodzi na kije, albo uprawia jakiś inny sport, jeździ na rowerze i tak dalej. To jeśli robisz to wspólnie, to jest większa szansa, na to, że będziesz torował. Ale to jest niesamowite, bo właśnie doświadczyłem czegoś takiego. Było coś takiego jak masa krytyczna w Warszawie, mhm. rowerowa. I ja kiedyś jeździłem na rowerze, ale nie wyobrażałem sobie, żeby trzy godziny spędzić na rowerze w deszczu. Mhm. Natomiast jak przyjechałem na tą masę krytyczną, rowerową, przejechaliśmy rzeczywiście trzy godziny, jeździliśmy. Deszcz padał. Ja byłem mokry od góry do dołu. Nie było mi zimno, bo, bo, bo cały czas pracowały mięśnie, więc się mhm. ogrzewałem. I w ogóle nie czułem żadnego dyskomfortu z tego powodu, że jest deszcz, że tylko po prostu ta wspólnota właśnie była, była czymś niesamowitym, że tam wszyscy wolno jadą. To nie mhm. jest tak, że to jest wyścig, tylko po prostu. Takie wspólne przejechanie jest, jest niesamowitym doświadczeniem. Eliot Aronson, wybitny psycholog społeczny dwudziestowieczny, no teraz ciągle jeszcze co jakiś czas coś piszący, no ale to już starszy mocno pan, napisał kiedyś taką książkę, która gdyby była kiepska, no nie jest kiepska, jest bardzo dobra, ale nawet gdyby była kiepska, to dla samego tytułu moim zdaniem powinna się pojawić, dlatego że tytuł tej książki to człowiek, istota społeczna. I my rzeczywiście jesteśmy istotami społecznymi. Jesteśmy istotami, dla których druga osoba jest ważna, kto które uznają, że bycie w grupie jest istotne z wielu, wielu perspektyw. Jest cała masa, cała masa badań pokazujących, że, że deprywacja związana z brakiem kontaktu z drugim człowiekiem jest dla nas po prostu szkodliwa. Zresztą wszyscy uczestniczyliśmy w takich badaniach przez dwa lata od marca 2020 roku, co pokazało, jak, jak źle było wielu ludziom, bo nie mogli mieć kontaktu z drugim, z drugim człowiekiem. I to, co jesteśmy w stanie zrobić w grupie, zarówno w tej mikrogrupie, jak i w dużych, w dużych społecznościach, jest czymś naprawdę niezwykłym. No jest pewna historia, którą być może część z Państwa pamięta jeszcze z wiadomości różnorakich. Otóż to już chyba było kilkanaście lat temu w łodzi, jeśli dobrze sobie przypominam, przewrócił się dźwig. Taki potężny dźwig na budowie, który przygniótł pracownika. Okazało się, że cztery osoby ten dźwig były w stanie podnieść. E, nie tylko dlatego, że zagrały emocje, że, 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 że oczywiście człowiek w warunkach silnego pobudzenia emocjonalnego jest, zrobić, jest w stanie zrobić dużo, dużo więcej. Jeśli dobrze pamiętam, <laughs> obecny rekord. W mart podnoszenia ciężaru w martwym ciągu wynosi nieco ponad pół tony. Jakiś litwin potężny, taki Strongman, jest w stanie podnieść ponad 500 kg. Ale jest pewna historia człowieka, którego nazwiska sobie teraz nie przypomnę, który podniósł Jacka Camaro, ale dlatego, że po prostu potrącił rowerzysta. Był w stanie podnieść samochód i wyciągnąć spod tego samochodu rowerzysta. No to... ja słyszałem o matce. Która... No więc właśnie. Tak? Więc proszę zwrócić uwagę, że my często nie doceniamy tego potencjału, który w naszym organizmie, który w naszym organizmie tkwi. oczywiście wtedy jesteśmy, wtedy jeśli jesteśmy do tego odpowiednio zmotywowani. Natomiast siła grupy jest rzeczywiście potężna. My jesteśmy w stanie zrobić olbrzymią, e, olbrzymią e, pracę. Jesteśmy w stanie góry wręcz przenosić i to nie tylko metaforycznie wtedy, kiedy jesteśmy, e, jesteśmy z kimś, zwłaszcza z kimś, kto jest dla nas ważny. No, gdy, gdybyśmy się mieli odwoływać do Słynnego rysunku Andrzeja Mleczki z człowiekiem, który pokazuje na piramidę i mówi: My ze szwagrem nie takie rzeczy stawiali po pijanemu. No to rzeczywiście ta, 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 ta potęga grupy jest tutaj dosyć silna. Mhm. I jeszcze o jedną rzecz chciałem Pana zapytać, ponieważ no, reklamodawcy. Ci, którzy chcą sprzedawać swój towar, mają dobre intencje. Oczywiście to, ja, ja nie zakładam, że to jest w złych intencjach, ale, ale jak gdyby zaczynają wkradać się właśnie w takie miejsca, które anektują dla siebie. No, to jest reklama w telewizji, reklama w programach radiowych. I tak jak pan mówi, do pewnego momentu nie ma sprzeciwu. Mówię, na mnie to nie działa. Ale jest taka masa krytyczna chyba, po której... Ludzie mówią, nie, już, już nie chcę tego słuchać. Już wyłączam w ogóle radio, całe. Mhm. Rezygnuję z całego radia, bo tam są reklamy na przykład. I, I to możemy zaobserwować w tej chwili, no bo powstały dwa nowe radia, Radio Nowy Świat mhm. i Radio 357, tak. które w założeniach obiecały, że nie będzie reklam u nich. Mhm. Ale też proszę zwrócić uwagę, że jest to usługa, którą właściwie trzeba by wykupić, prawda? Znaczy, jeśli chodzi o Radia 357 i Radio Nowy Świat, to, to nie, choć oczywiście można być sponsorem, można być patronem tych rozgłośni. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że no, potentat na rynku dostarczania treści, czyli, czyli YouTube, oferuje taką możliwość oglądania różnych treści bez reklam, ale tylko pod warunkiem, że, że za to zapłacisz, prawda? Więc, więc rzeczywiście jest to dosyć. Jest no, ale są inni, którzy. Oferują y, też y... Subskrypcje, ale tam są dalej reklamy. Tak, oczywiście można to robić na, na, różnych, na różnych poziomach. Znaczy ja muszę powiedzieć, że jedna rzecz w biznesie reklamowym rzeczywiście mi mocno przeszkadza. Otóż jest takie zjawisko, które nazywa się reklamą społeczną, więc różnego rodzaju reklamy, które mają zachęcać ludzi do na przykład działań na rzecz innych, albo do działań na rzecz własnego zdrowia. Cała masa różnego rodzaju materiałów, które po prostu zachęcają, żebyśmy byli trochę lepsi. Czy to dla siebie, czy to dla czy to dla innych. I, I reklama społeczna posługuje się pewnym specyficznym językiem. Często odwołuje się do takich bardzo wzniosłych emocji, pokazując, że współczucie, pokazując, że empatia to są rzeczy, które są dla nas istotne. I ja oczywiście jestem przekonany, że tak być powinno. Natomiast rzeczą, którą mnie bardzo, która mnie bardzo oburza, to jest wykorzystywanie tych kategorii emocji w promowaniu rzeczy, które nie mają niczego wspólnego z reklamą społeczną. A więc wykorzystywanie na przykład, opowiem o pewnym schemacie reklamy, który pojawił się już wiele, wiele lat temu, więc nie będziemy posądzeni o to, że kogoś tutaj reklamujemy. W każdym razie rzecz polegała na tym, że pokazywano tam historię pewnego starszego mężczyzny, który usiłuje dodzwonić się do swoich. Bliskich I ci bliscy odrzucają to połączenia, bo widzimy, jak bardzo są zajęci. Bo widzimy, że są w szpitalu, w którym na przykład prowadzą jakieś operacje, albo są w, w biurze, w którym najprawdopodobniej podejmują jakieś ważne biznesowe decyzje. No w każdym razie nie mają czasu, żeby takich tak. jakaś niechęć. Czy niemożność jakkolwiek byśmy to określali. Po czym widzimy jednego z bohaterów, który wcześniej odrzucił to połączenie, któremu na telefonie wyświetla się jakiś nieznany numer, on to połączenie. Odbiera, po czym gwałtownie zawraca na środku Marszałkowskiej. Pędem jedzie do szpitala. No, domyślamy się, że tam właśnie w tym szpitalu jest, jest ten ojciec. Wpada do pokoju, w którym jest pięknie zasłane łóżko, więc domyślamy się, że no właśnie tego pacjenta już tutaj nie ma. Załamany opiera się o ścianę, i właśnie wtedy ten ojciec wychodzi, prowadzony przez pielęgniarkę. Hasło brzmi: Oby nigdy nie zabrakło ci czasu na rozmowę z najbliższymi. I pojawia się logo pewnej sieci, sieci komórkowej. No więc muszę Państwu powiedzieć, że to. To jest, ten, to jest ta granica, która moim zdaniem nie powinna być przekraczana. Wykorzystywanie pewnej kategorii emocji, pewnej kategorii tak. uczuć, które w nas są, po to, żeby promować czy to sieć sprzedającą hamburgery, czy to yy, sieć telefonii komórkowej, no wydaje mi się pewną granicą trudno przekraczalną. No to mam nadzieję, że ja tej granicy nie przekroczyłem, bo w sygnałówce mojej audycji Nauka XXI wieku jest, są słowa Stephena Hawkinga, które, no, które są z reklamy British Telecom. To, tak, ale myślę, myśl, że nikt z nas raczej do British Telecom nie będzie się przenosił z tego, z tego powodu. Zresztą te słowa są użyte w zupełnie innym kontekście, w zupełnie innym mhm. celu. Czy sądzi pan, że te, te odwrót od reklam to znaczy, też są podcasty, które powstają. No, YouTube można właśnie kupić sobie, żeby nie było reklam. Tak. I to też chyba ciekawie obserwować, ile osób się na to decyduje. Myślę, że coraz więcej, bo coraz więcej tych reklam jest jednak w Netflix. Netflix też zapowiada, że będą reklamy u nich, jeśli nie będziesz płacił więcej. Mhm. Czy, czy to jest jakieś. Jakieś przełamanie? Jakieś, jakieś, no, czy tutaj reklamodawcy muszą znaleźć nowy sposób sobie? Myślę, że raczej będzie tak, jak Pan mówi w, w tym ostatnim zdaniu. To znaczy, m, żyjemy w świecie, który cały czas zachęca nas do kupowania nowych produktów, nowych usług. I myślę, że stawka jest zbyt wielka, żeby reklamodawcy pozwolili sobie na bierność w tej sytuacji. Jeśli okaże się, że jakaś droga reklamowania ich produktów okaże się zamknięta albo trudna do, do zastosowania, to najprawdopodobniej ktoś znajdzie inny sposób, żeby ta reklama do człowieka dotarła. To może być product placement na przykład, czyli umieszczanie pewnych specyficznych produktów czy, czy usług w, na przykład serialu, który oglądamy. I to też nie jest nowy pomysł. Przecież, jeśli Państwo pamiętają, słynny film E.T., no to jest tam taka scena, w którym przyjaźń pomiędzy tym kosmicznym stworkiem, a, a, a ziemskim dzieckiem jest nawiązywana poprzez takie malutkie cukiereczki. I teraz okazuje się, że historia reklamy mówi nam bardzo wyraźnie, że wtedy, kiedy Spielberg E.T. kręcił, to udał się do firmy Mars i powiedział, to mogą być M&M'sy, tylko musicie za to zapłacić milion dolarów. A Mars nie chciał za to zapłacić miliona dolarów, zapłacił za to producent takich drażetek, które nazywają recess Pieces i to oczywiście była znakomita decyzja finansowa. Wszyscy chcieli jeść Recess Pieces. Więc jestem przekonany, że jeśli jakaś forma reklamowania produktu stanie się na przykład zbyt uciążliwa albo łatwa do ominięcia z perspektywy konsumenta, to pojawi się inna. Kiedy oglądamy strony internetową i widzimy jakieś irytujące reklamy, to możemy sobie zamontować rozszerzenie do naszej przeglądarki, które te reklamy wyłączy. Ale są już pewne produkty, które pozwalają reklamodawcom to obejść. Na przykład mówiąc, jeśli wypełnisz jakiś kwestionariusz, to wtedy będziesz mógł zobaczyć ten tekst, który właśnie został przed tobą zakryty, zamazany. Jeśli zobaczysz jakąś reklamę, no to wtedy będziesz mógł to oglądać. Nie pokażemy ci tego tekstu, jeśli nie wyłączysz tego adblocku. Chyba najlepszym przykładem tutaj właśnie jest, no ja ciągle wracam do tego przykładu i też będę chciał Pana zaangażować w, ten, w to badanie. Alkohol, mhm. który został wyrzucony z gazet, z radia, z telewizji, właściwie go, no, tylko w godzinach późnowieczornych. No jest, jest po prostu, nie, nie ma się gdzie reklamować, mhm. nie ma gdzie informować i bardzo dobrze chyba, bo to jest szkodliwe bardzo mhm. e, substancja. Natomiast znalazł sobie miejsce w filmach. Oczywiście. Tak. I właśnie prosiłbym też, jeśli by pan oglądał jakiś film w najbliższym czasie, czy w ogóle, to gdyby pan znalazł film, w którym nie ma alkoholu, to proszę mi dać znać. Bo ja już zaangażowałem w to kilka osób. Zastanawiam i... się, czy Toy Story jest wolny od tego, albo jakaś inna bajka w rodzaju Out, no, czy... Może tak, mo może no, tak kwestia... choć, choć nie jestem taki pewien, bo być może, być może i tam się to pojawia. Rzeczywiście, jeżeli mówimy o alkoholu, to, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że, że zwłaszcza Polska ma tutaj wiele do, do zrobienia. No, trudno. Cały czas jestem, jestem w, w dużym szoku, że, że w Polsce można kupić alkohol na stacji benzynowej, prawda? Coś co, hmm. coś, co jest wydaje się absolutnie irracjonalne. Chcę też państwu powiedzieć, że badania które prowadzi się nad spożyciem alkoholu w Polsce, pokazują, że, że pojemność opakowania wpływa na. Decyzję o zakupie bądź odmowie zakupu danego produktu. Stąd, Zauważmy, tak zwane małpki. Tak, myślę tutaj właśnie o tych niewielkich pojemnościach. Te niewielkie pojemności alkoholu są w dużej części odpowiedzialne na przykład za alkoholizm kobiet. Dlatego, że jeżeli widzimy mężczyznę, który o dziewiątej rano kładzie pół litra wódki na taśmie w jakimś supermarkecie, no to oczywiście możemy o nim pomyśleć jako o osobie, która ma problem z alkoholem, ale on jakoś się jeszcze może przed tym obroni, stwierdzając, że może tam sobie gdzieś później wypije albo schowa do barku i tak dalej. Jeżeli kobieta robi to o dziewiątej rano, to jest, to jest to duży kłopot, prawda? Taki wizerunkowy. Są takie badania, które pokazują, że, że wtedy, jeżeli wtedy, wtedy jeśli istnieje możliwość wybrania mniejszej pojemności, na przykład 100 ml, okay. czy tam 200 ml, to wtedy jest to trochę Mniejszy, mniejszy wstyd. To łatwo można włożyć do torebki, prawda? Ja myślałem, że to głównie z ceną się wiąże. Trochę z ceną, ale też właśnie z takim przekonaniem, że no przecież nie kupuje pół litra wódki rano, prawda? W Polsce, drodzy państwo, to jest szokująca informacja. Codziennie sprzedaje się około 3 milionów takich małych buteleczek alkoholu, z czego milion sprzedaje się przed południem. I to jest rzecz, która powinna nas martwić. To znaczy, że mamy w Polsce milion osób, które nie mogą rozpocząć dnia. Bez dawki alkoholu. I to jest rzecz, nad którą naprawdę warto się bardzo mocno zastanowić. No to trzeba było się zastanowić, jakich technik użyć tutaj tych, tego sekwencjonowania na przykład, żeby wyprowadzić całe społeczeństwo. Ja nie jestem specjalistą sobie. od psychologii uzależnień i trudno mi tutaj o tym trudno mi tutaj o tym z, z jakimś, jakąś dozą autorytetu mówić. Natomiast muszę powiedzieć, że jest taki bardzo ciekawy przykład pokazujący jak można zastosować technikę zaangażowania i konsekwencji w terapii alkoholowej. Otóż proszę zwrócić uwagę, że taka decyzja o tym, że od tego momentu już nigdy nie będę pił alkoholu, bo wiem, że mam z nim problem, bo wiem, że on wpływa źle na moje życie i to zarówno na moje zdrowie, jak i na po prostu moje życie rodzinne, zawodowe i tak dalej. To jest trudna decyzja, zwłaszcza jeśli ktoś jest głęboko uzależniony. I dlatego znacząca część różnego rodzaju technik sprowadza się do tego, że myślimy o dzisiejszym dniu. Nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, co będzie za tydzień, ale dzisiaj nie piję. Dzisiaj nie mm -hmm. będę wprowadzał mm -hmm. do swojego organizmu toksyny. Więc rzeczywiście to jest znowu wykorzystanie techniki wpływu społecznego, o której dzisiaj mówiliśmy, bo to jest zaangażowanie i konsekwencja. Jeśli już nie piłeś przez tydzień, no to widzisz, że to jest możliwe. Widzisz, że to się da zrobić. Widzisz, że, że każdy kolejny dzień jest kolejnym etapem na twojej drodze do trzeźwości, jeśli taką decyzję w swoim życiu podjąłeś. Więc rzeczywiście także techniki wpływu społecznego z tej perspektywy mogą być bardzo ważnym elementem. Tutaj chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Wtedy kiedy, wtedy, kiedy leczymy uzależnienia, to często jest tak, że mówimy o dwóch rodzajach uzależnienia: to znaczy o uzależnieniu psychicznym od jakiegoś um, obiektu, i o uzależnieniu fizycznym. W przypadku papierosów się mówiło, tak, prawda, tak. że przyzwyczajenie to jest. Tak, tak. Mhm. tak. I, I tak jest także z alkoholem: no uzależnienie fizyczne od alkoholu można leczyć stosunkowo prosto. Uzależnienie psychiczne właściwie też nie jest bardzo trudne, ale problemem jest uzależnienie społeczne. Bo proszę zwrócić uwagę, że często jest tak, że, że my leczymy kogoś, kto, kto ma z, z alkoholem problem i on już wie, że na przykład pewne życiowe sytuacje, w których się znajduje, czasami powodują, że on ma ochotę sięgnąć po alkohol, na przykład stres albo poczucie bezradności itd. itd. I my oczywiście możemy go wyuczyć, żeby tego nie robił. Ale później on bardzo często wraca do takiego środowiska, w którym hasło ze mną się nie napijesz, jest hasłem, które kończy pewne kontakty towarzyskie. I to są pewne, te pewne problemy, więc znowu odwołujemy Na się. Na szczęście do... jest już piwo zero. Tak. alkoholowe. Tak. I jakkolwiek by to nie brzmiało, muszę Państwu powiedzieć, że kilka dni temu piłem piwo bezalkoholowe. Nie, Już powiem. nie jest źle oceniane. Już na, naprawdę mhm. da, się, da się to. Da się to. Znaczy ja nie mówię wybić. o ocenie merytorycznej w sensie smaku tego, ale mówię przez otoczenie, przez społeczność. Ja muszę powiedzieć, że to się dosyć mocno zmienia, że, że o ile jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu sytuacja, w której ktoś nie pije alkoholu, była dla otoczenia raczej powodem do dziwnych uśmiechów, kpin i haseł w rodzaju kto nie pije, to donosi, to teraz to się już dzieje bardzo rzadko, a generalnie jeśli ktoś mówi, że nie ma ochoty po prostu na alkohol, nie, że nie może, bo przyjechał samochodem, albo nie może, bo jutro musi być, musi być w pełni sił i władz umysłowych, tylko po prostu nie chce, okej, okay, jeśli nie chcesz, to przecież możesz wypić coś innego. Nie ma obowiązku. No, to się na szczęście się zmienia. Pan profesor Tomasz Grzyb, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To był 154. odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Techniki wpływu społecznego. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich słuchaczy. Jedynym źródłem jego finansowania jest wsparcie słuchaczy poprzez darowiznę. A darowizny można dokonać na różne sposoby. W opisie znajdują się te sposoby, można przekazywać darowiznę na moje konto bezpośrednio osobiste, można przy pomocy PayPala, przy pomocy patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Bardzo dziękuję za te wpłaty. Ostatnio otrzymałem bezpośrednie wpłaty na konto od Stanisława z Dąbrowy Białostockiej 420 zł. Bardzo dziękuję i od Dariusza z z 20 zł. To bardzo mnie cieszy i bardzo rozwija skrzydła, po, pozwala swobodnie myśleć o tym jakie będą kolejne odcinki i co dalej z tym podcastem. Najhojniejsi z patronów na patronite.pl to Tomek Faber, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Dorota Kozielska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj Gniewko Ostrowski, Piotr Panek, Piotr Prochenka, Tomasz Rogawski, Michał Skrzypek, Tomasz Stasiak, Maurycy Stawujak, Dominik Zdun i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. W gronie patronów jest już ponad 120 osób i każdemu z nich, niezależnie od tego, czy wspiera podkaz kwotą 3 zł miesięcznie, 50 czy 200, Jestem niezmiernie wdzięczny i bardzo dziękuję, bo dzięki temu mogę pełnić swoją misję, którą jest przekazywanie wiedzy i doświadczenia tym, których one inspirują do nauki i polepszenia naszego życia. I bardzo proszę, nie zaniedbujcie tego wsparcia, bo bez niego nie będzie nowych audycji, albo będzie mi je dużo trudniej tworzyć. Będę bardzo wdzięczny również za ocenę mojej pracy w Spotify i Apple Podcast poprzez przyznanie gwiazdek. W YouTube też publikuję podcast Nauka XXI wieku i tam można dodać kciuk w górę i zasubskrybować kanał. Dzięki temu nowi słuchacze będą łatwiej mogli zdecydować się na posłuchanie podcastu, a jak już posłuchają, to sami wiecie, że, że być może zostaną na długo. Można oczywiście zadawać pytania też pod numerem 737 893 825. Na które odpowiedzą specjaliści zaproszeni do mikrofonu, żeby na te pytania odpowiedzieć. Na razie nie ma żadnych pytań, ale mam nadzieję, że ktoś się w końcu przełamie i zada takie pytanie. Tam, jak się zadzwoni pod ten numer 737 893 825, od razu włącza się automatyczna sekretarka i proszę nagrać to pytanie, które później będzie zaprezentowane w audycji, która, w której znajdzie się odpowiedź na to pytanie. Z przyjemnością odpiszę na każdy list, jaki otrzymam na skrzynkę pocztową i mailową boryskozielski małpa To wszystko już, bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem.